Cześć kochani! Przyzwyczailiście się do moich różowych włosów? Ja wciąż nie. Ale nie o włosach dzisiaj mowa, a o wyprzedażowych chłupach. Ponieważ poprzedni vlog z wyprzedażami z Massimo Dutti Wam się spodobał, pomyślałam, że będzie jeszcze ciach, jeden rzut i pokażę, co jeszcze kupiłam. Na początek bluzka, którą mam na sobie. I żeby była pełna jasność, odgapiłam ją od obecnej tu Karoli, ponieważ Karola ją znalazła w sklepie Divers, dobrze mówię? Tak. Pokazała u siebie na Instastory i jak ja zobaczyłam, piszę od razu do Karoli, Karola, ja też muszę ją mieć. I Karola kupiła mi taką samą i mamy dwie takie same bluzki. Ja jestem odgapialska. Bluzka w pierwszej cenie kosztowała 99 zł, dobrze mówię Karola? A kupiłyśmy ją za 29,90. No i kto tu jest shopping queen? Ja? Nie, Karola. Bo to Karola znalazła ją. Fajna, przewiewna, lekka, wakacyjna. Biel zawsze się obroni, szczególnie z opalenizną. I to jest taka bluzka, że i w tym roku ją założę, i za rok, i za dwa. Kiedyś współpracowałam z marką Divers. Mam jeszcze ubrania tej marki. Chodzę w tych ubraniach i jakość jest całkiem niezła. Bluzka bardzo mi się podoba. To tyle. Dalej, idziemy. Idziemy do mojej ulubionej sieciówki, no bo wiecie, tak sobie pomyślałam, że nic się nie stanie złego, jak jeszcze raz zajrzę do Massimo Dutti, sprawdzę tylko, czy może jeszcze coś tam jest, czy czegoś przypadkiem nie przeoczyłam. No i co? No i znalazłam. Znalazłam, słuchajcie, nic szczególnego, nic nie wiadomo co tam, ale jest to taka bardzo przyjemna w dotyku bokserka, topik. Założę coś takiego pod na przykład kaszmirowy sweter. I tak będzie ładnie wystawało tutaj ramionczko. Tararara. Na lato też idealna. Jest to taki materiał o bardzo dziwnej nazwie. Liocel. W każdym razie bardzo przyjemny w dotyku. Bluzka jest też z tej, bo ja już kupiłam jeden podkoszulek, pokazywałam Wam jeden top, z tej linii Join Life. I tu właśnie też jest ten top z tej linii Join Life. W pierwszej cenie kosztowała 79,90. Ja zapłaciłam za ten top 39 zł. I o co chodzi z tym topem, kochani? Bo topów, topików można kupić po 5 zł, po 10, po 19, ale jakość. Jakość i przyjemność przy ciele, bo to jest coś takiego miękkiego, co naprawdę fajnie będzie się nosić i przyjemnie i na pewno nie do trzeciego prania, tylko dużo dłużej posłuży mi ten top, to już Wam mówię. Druga rzecz, którą kupiłam oczywiście w różu, no może niekoniecznie do tych włosów, Karola? Nie, nie. Zdecydowanie nie do tych włosów. Nie, ale jak już będę znowu tą świetlistą blondynką złocistą, to wydaje mi się, że ta bluzka będzie fajnie pasować z takim fontaziem. Można zawiązać na kokardę albo po prostu frywolnie puścić. Bluzka kosztowała, uwaga, w pierwszej cenie 149,90, a ja zapłaciłam za nią 59 zł. Nie jest to jakiś high-fi, nie wiadomo co, ale ja ją widzę z jeansami i balerinkami i lecę, czy nawet z czarnymi cygaretkami i szpilkami. Po prostu widzę tę bluzkę, wiem jak będę ją nosić, tylko nie do tych włosów. Ok, idziemy dalej. To mamy to z głowy. Teraz Victoria's Secret. Kochani, nie mam zbyt wielkiego doświadczenia z tą marką. Ta marka od niedawna jest u nas w Polsce, między innymi w centrum handlowym Arcadia. Ale moja koleżanka, która mieszka w Stanach, kiedyś przywiozła mi, uwaga, majteczki tej marki. Kilka par. I słuchajcie, one się świetnie nosiły długimi, długimi latami. W ogóle nic się nie działo z tą bielizną. Więc pomyślałam, pójdę jak są wyprzedaże. I trafiłam tam wtedy, kiedy były wyprzedaże. I słuchajcie, kupiłam takie oto staniki, które zawsze się przydadzą. To są staniki w kolorze nude, w kolorze ciała. Ja kupiłam dwa takie staniki i pięć par majteczek różnych, bezszwowych, koronkowych, jakie chciałam, mogłam wybrać. I za wszystko zapłaciłam 217,70, czyli za pięć par majtek i dwie pary, dwa staniki. I słuchajcie, chodzi o to, że bielizna Victoria's Secret to bielizna bardzo dobrej jakości, bez dwóch zdań. Tylko, że w cenie regularnej, no ciężko
do przełknięcia. Natomiast kiedy są wyprzedaże, kiedy właśnie jest 70%, warto i jeszcze raz warto udać się i obkupić. Bardzo miłe panie tam pracują, ale od razu uprzedzam, jeśli są wyprzedaże i tam traficie, tylko z samego rana, bo po południu, nawet od godziny, nie wiem, 13, 14, masakra. Czeka się tyle do przymierzalni, że można oszaleć. Więc z samego rana idziemy tam na zakupy. Fajna jest ta bielizna, jakościowo naprawdę dobra, więc warto do rozważenia, ale właśnie tylko podczas wyprzedaży, a tam wyprzedaże sięgają 70%. Więc wtedy warto. Dobra, idziemy dalej. Jak już jesteśmy przy Arkadii, to w Arkadii jest sklep Gant. Jedyny w Warszawie, sklep stacjonarny. Drugi taki sklep jest w Krakowie. Jak wiecie, ja jestem ogromną fanką butów Gant. Kiedyś je pokazywałam. Mam kilka par, świetnie się noszą. Mało tego, je wyprałam i w pralce i nic się z nimi nie dzieje. I postanowiłam zajrzeć spontanicznie do właśnie sklepu Gant. Zobaczyłam, jest, mówię, lecę. I były tam już wyprzedaże na poziomie minus 40% i naprawdę było z czego wybierać. Gant to jest świetna jakość. Karola zna tę markę, prawda? Tak, koszulę bardzo lubię. Ma koszulę tej marki. Też szczerze myślałam, że znajdę tam koszulę. Niestety nie było już mojego rozmiaru. Nie dopinała mi się w biuście. Był ładny, widziałam pod koszulek polówka, ale ja polówek mam dużo. Kupiłam coś innego, coś bardziej odpowiedniego na teraz. Czapka. Do tych włosów w sam raz, nie? Karola? Fajne. Fajna czapka. Fajna czapka, prawda? Bez dziurek, taka widzisz, taka bardziej... I słuchajcie, za tę oto czapkę zapłaciłam, ja wam powiem, 87 zł. A w pierwszej cenie kosztowała 145. Wydaje mi się, że to jest dobra cena. Słuchajcie, ja tam na pewno jeszcze będę starała się zajrzeć, bo była jakaś dostawa i jeśli kupować w Gancie, to właśnie kurtki fajne, takie lekkie, wiatrówki albo takie lekkie puchowe. Albo płaszcze mają też piękne, widziałam. No i te koszule to jest w ogóle mistrzostwo świata. Ja na pewno tam jeszcze zajrzę. Mało tego, bardzo miłe panie, z którymi sobie miło porozmawiałam, więc, bo ja tak wiecie, takich sklepów bardziej ekskluzywnych to zawsze jakoś się tak nie do końca dobrze czuję. Karola, wiesz, o co mi chodzi? Tak, ja mam dokładnie. Jak gdyby taką presję czujesz, tak? Tych pań sprzedawczy, nie wiem, czy one muszą jakąś tam normę wyrobić, czy co. Tak, podchodzą zawsze kilka razy, zapytają się, czego potrzebujesz. Tak, tak. To jest takie, wiesz, że ja nie mogę się poczuć swobodnie, a tam w tej Gancie czułam się swobodnie, a jednak Gant to jest wyższa półka, naprawdę jakościowo dobre ubrania. Ja sobie podotykałam te koszule, no szkoda, że nie było w moim rozmiarze, ale ja tam na pewno wrócę. Też w cenie podstawowej bolałoby, ale właśnie podczas wyprzedaży świetne ceny. Polecam, marka Gant, do zapoznania się. Wydaje mi się, że też chyba Gant jest Karla na Zalando, może tak być? Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, do sprawdzenia. Idziemy dalej. Mango. Ja co do zasady nie kupuję za dużo ubrań w Mango, aczkolwiek zawsze zaglądam do Mango, kiedy jestem w Hiszpanii, bo to jest hiszpańska sieciówka. I tym razem kupiłam, słuchajcie, koszulę za namową obecnej tutaj Karoli, ponieważ ona ją wypatrzyła dla mnie, jak byłyśmy razem na zakupach. I to jest taka koszula, taki też blady róż. Też kupowałyśmy ją, Karola, przyznajmy się, tak? Kiedy nie byłam jeszcze blondynką. Tak, ale tych włosów też nie będzie wyglądać tak źle. Karola mówi, że nie będzie wyglądać źle. No to się okaże, mam nadzieję, że będzie dobrze. Bluzka w pierwszej cenie kosztowała 199 zł, ja za nią zapłaciłam 99,90. To jest też taka bluzka, która świetnie będzie współgrała z białymi spodniami, z jeansowymi shortami, no na wszelkie możliwe tak naprawdę sposoby. Lubię takie luźne, przewiewne, fajne, frywolne bluzki. Dobry zakup, moim skromnym zdaniem. Przede wszystkim fajne jest to, że to nie jest tylko wakacyjna bluzka, tylko ubierzesz ją też na jesień i na wiosnę. I też ją ubiorę na wiosnę, tak. Tak sobie myślę. Czekajcie, gdzieś tu widziałam, bo mi się wpadły przez przypadek, o, jeszcze kupione w Mango kolczyki, o takie,
przecenione z 49,90 na 24,90 i wydaje mi się, że też będą wyglądały fajnie. Czekajcie, tylko je doprowadzę do ładu i składu. O. Do tych włosów jak taka cyganka. Jak cyganka. Powróżę Ci, Karola, dawaj rękę. No tak, do blondu będzie lepiej. Fajny zakup, przy kasie je znalazłam. Taki zakup z tych spontanicznych. Ja mam mało takich dużych kolczyków, a wydaje mi się, że takie kolczyki mogą fajnie zrobić całą stylizację, więc warto pomyśleć o takiej parze kolczyków za 24,90. No i idziemy dalej, idziemy do sklepu Zara. Ja w Zarze kupuję mało, zdecydowanie wolę Massimo Dutti. Co, Karola? Wszystko nie, dobrze? Nic, wszystko dobrze. Wolę jednak Massimo Dutti, jest mi bliższe sercu, jakościowo też, ale jak Karola zobaczyła dla mnie, bo też to byłyśmy razem w Zarze, jak zobaczyła dla mnie tę bluzkę, powiedziała, musisz ją mieć i koniec. Niestety nie było idealnego rozmiaru, musiałam zamówić ten rozmiar, bo w sklepie był M i on był co do zasad dobry, troszeczkę na biuście, minimalnie był za mały, więc zamówiłam L, ta L-ka też jest dobra. Tylko że ze sklepami Zara w Warszawie jest tak, że jak są wyprzedaże, to ja po prostu wchodzę przodem i tak samo się cofam do tyłu, bo ilość ludzi i towaru mnie przytłacza i całego tego bałaganu. Karola, zgodzisz się ze mną? Oj, zdecydowanie. I Karola, ta tutaj obecna, powiedziała mi, Suzy, chodźmy do Zary na Marszałkowskiej, tam nie ma takiego szału. I wiecie co? Miała rację. Tamten towar był naprawdę zgrabnie poukładany. Być może było go mniej, ale dla mnie to nawet jest lepiej. Nie było tylu ludzi, co w Arkadii. I dało się naprawdę spokojnie poprzymierzać i kupiłam właśnie tę bluzkę. Znaczy tam, kupiłam tą M-kę, ale musiałam wymienić i przysłali mi L-kę. Szaleństwa w innych Zarach są, ale w Hiszpanii tak samo. Po prostu ja nie ogarniam tych ludzi, tych kobiet szukających w ferworze tej drugiego buta. Nie mogę. Po prostu od razu boję się. Tak? Ale ja tak kiedyś miałam. Szukałam torebki. Kupiłam sobie torebkę wcześniej. Chciałam sobie kupić drugą. Akurat była na wyprzedaży za 39 zł, więc taka naprawdę spora wyprzedaż. I była w Arkadii. Jedyna w Warszawie była w Arkadii. Na kolanach jej szukałam. Ale warto było? Znalazłam. Znalazłaś, no widzisz, no to dobrze. W każdym razie, moja mała rada, jeśli też macie problem z tymi kolejkami, z ilością ludzi w Zarze podczas wyprzedaży, to próbujcie na Marszałkowskiej, tam jest towar poukładany i nie ma tylu ludzi. I słuchajcie, tak się prezentuje moja nowa bluzka, którą znalazła właśnie mi Karolina. Taka, którą można zawiązać tutaj z przodu na piękną kokardę. Kokardę można zawiązać też z tyłu. W pierwszej cenie ona kosztowała 109 zł. My ją wypatrzyłyśmy z Karolą za 59 zł. Więc taka fajna koszula, która, no, która robi robotę, tak? Bo jak mamy już taką koszulę z kokardą, to proste spodnie już właśnie bez kolczyków i dzieje się naprawdę sporo. Bardzo jestem zadowolona z tej koszuli. Nie ukrywam, że w Hiszpanii też sprawdzę jeszcze, co tam w tych sklepach jest. Karola, a jakie jeszcze Ty sklepy z wyprzedażami polecasz? Jakie lubisz? Bo ja lubię tak naprawdę, jestem wielką fanką Massimo Dutti, jestem też wielką fanką Stefanella, aczkolwiek w Stefanelu nie znalazłam w tym roku nic. Trochę dziwne. Teraz jestem też fanką absolutnie marki Gant, ale z sieciówek co jeszcze, Karola? No ja to najczęściej w Zarze. W Zarze? Reserved. Reserved, tak, tak. Tak, ostatnio bardzo często. I ostatnio odkryłam, ale to jest jeden tylko sklep chyba w całej Polsce, jest tylko właśnie w Arkadii, z bielizną. Unzis, coś takiego. Okej, okay. I co, tam są dobre okazje? Minus 50% na całą bieliznę. Dobrze. A Karola, z tych wszystkich sklepów z portfela Inditexu, to do którego Ci jest najbliżej? Massimo, Zara, Stradivarius, Bershka, Oysho?
Stradivarius i Zara, zdecydowanie. Stradivarius i Zara. Ja, Massimo i Oysho. Dobra, to już wszystko mamy ustalone. Dziękuję za dziś, kochani. Jeśli się podobało, to łapka w górę, subskrybujcie, bo wtedy mnie to napędza do dalszego działania. Dzięki za dziś. Następnym razem już nie będę różowa. Na razie, pa!